Cześć Monika. Cześć Marku. Co ostatnio czytałaś? Czytam namiętnie dwie książki. Jedną za drugą i tak wracam non-stop do tego samego. Więc czytam Olgę Koziorowską, jak poradzić sobie z kryzysem. Aha. No i oczywiście moją kochaną Olę Budzyńską, jak zostać panią swojego czasu. Więc to namiętnie do mnie wraca od świąt. Czytam nieprzerwanie. I tak jak mówię, no na razie traktuję to jako swoje Biblię, więc gdzieś tam zawsze noszę przy torebce albo w torebce i czytam w czasie pracy, jak mam czas. O książce Olgi Koziorowskiej mówiła już Natalia Bogdan w podcaście, więc o nią nie będę pytał, ale zapytam cię o Olę Budzyńską, o jej książkę. Czujesz, że idzie ci lepiej ogarnianie czasu? Wiesz co, na pewno czuję. Przede wszystkim jest fajnie napisana, wiesz, tak kobieco, ja jestem kobietą, więc do mnie naprawdę trafia. I rzeczywiście czytając Olę, a ona jest taka też prześmieszna i książka jest fajnie napisana, lekko właśnie dla kobiet, więc cały czas gdzieś się tam śmiałam, że mamy podobne problemy i podobne rozterki i ten czas rzeczywiście nam kobietom bardzo szybko ucieka. Jak to Ola mówi, fajnie kiedy kobieta wchodzi do domu, wiesz, i ma nadrzędny cel zjeść obiad, to zrobi tysiące innych rzeczy i po godzinie zje ten obiad, a mąż jak wchodzi, to on już jest. I on jest w domu, on nie musi czasem zarządzać, on dostanie obiad w sekundę, więc to jest też takie fajne, bo uzmysławia mi, jak bardzo się różnimy od mężczyzn i daje też taką, wiesz, takie przyzwolenie, że to nie jest złe, trzeba się z tym pogodzić i po prostu iść swoją drogą i zarządzać tym czasem, więc jak najbardziej fajna książka, polecam, ale mówię, mi dużo daje, także takiego wytchnienia też. O tym twoim czasie porozmawiamy też trochę w kontekście twojej pracy, bo zajmujesz się robieniem zdjęć. Nie zawsze tak było. Kiedyś wiem, że byłaś wykładowcą na wyższej uczelni, ale kiedy urodziła się twoja córka, wzięłaś do ręki lustrzankę. To było kilka lat temu. Zaczęłaś te zdjęcia swojej córce robić, jak pewnie wielu rodziców, chcąc utrwalić te pierwsze chwile. No i okazało się, że wsiąkłaś. W którym momencie zorientowałaś się, że może to być twoja praca, że może to być twoja firma, że możesz zarabiać na robieniu zdjęć? Wiesz co, to jest taka śmieszna historia, bo to co powiedziałeś, właśnie byłam wykładowcą i taki cel mi przyświecał rzeczywiście, ponieważ ja jestem osobą, która lubi się uczyć, skończyłam Politechnikę, najpierw Kolegium Karkonoskie na inżynierii, później Politechnikę Magistra z Systemów Informatycznych, notabene. I taki mi cel przyświecał, by zrobić doktorat z jakości. Rzeczywiście ten doktorat zaczęłam robić, ale przerwałam w momencie, kiedy zaszłam w ciążę właśnie z moją córeczką. I wtedy też byłam wykładowcą na innej uczelni, na Państwowej Wyższej Szkole. I kiedy urodziła się Nadia, wiesz, czekałam na ten boom, który się pojawi, bo każdy mówił, że jak się dziecko pojawi, to już po prostu życia nie masz. No i cały czas czekałam na to, co się stanie. No, nic się nie stało, a ja wręcz nudziłam się po prostu całymi dniami. I zastanawiałam się, co mogę w tym czasie też zrobić dla siebie, żeby no, wiesz, nie cofać się, a się rozwijać. Więc pewnego dnia przyszedł mi pomysł, że może poszukam sobie jakiegoś kursu graficznego, bo bardzo lubiłam zawsze obrabiać zdjęcia. I to były te czasy, wiesz, jak wchodziła nasza klasa, Facebook, już zaczynały się pierwsze pojawiać jakieś selfie. Więc zależało mi na tym, żeby coś tam z nimi umieć zrobić. I kiedy szukałam tego kursu graficznego, trafiłam tak naprawdę na kurs fotograficzny i pomyślałam sobie, no kurczę, okej, czemu nie? I ten kurs był online, zrobiłam jeden kurs, później drugi, trzeci, namiętnie robiłam zdjęcia mojej córce i okazało się po pewnym czasie, tak naprawdę po chyba 3 miesiącach, że tam, gdzie robiłam kurs, doceniono mnie i zauważono, że rzeczywiście mam oko. A ponieważ, wiesz, jestem z lat 80. i jestem wychowana w takim przekonaniu, że handmade kiedyś nie był taki modny. Dzisiaj już jest. Kiedyś to był taki trochę wstyd nawet, że robisz coś sam. Nie stać cię kupić sobie na przykład czegoś. I ja trochę wstydziłam się robienia tych zdjęć. Szczerze mówiąc, mąż cały czas mnie motywował. Pokaż gdzieś te zdjęcia szerszemu gronu. Na pewno, skoro ktoś cię docenił, to na pewno gdzieś tam to się przełoży dalej. Ale ja tego bardzo nie chciałam. I fotografowałam bliskich, znajomych oczywiście i sąsiadów. Gdzieś po pół roku, to jest właśnie taka śmieszna historia, po pół roku zaproponowano mi pracę w tej organizacji właśnie, gdzie robiłam kurs online. Pracę polegającą na tym, że miałam oceniać zdjęcia amatorów, po prostu osób, które dopiero zaczęły kursy. Jakoś nie poczuwałam się do tego. Uważałam, że nie, że przecież ja się jeszcze nie znam. To nie jest ten moment, wiesz, takie niedowierzanie i brak wiary tak naprawdę w siebie i w swoje siły i możliwości. Ale mąż mnie zmotywował i mówi, spróbuj, no przecież nic nie tracisz, możesz tylko zyskać. I rzeczywiście zyskałam bardzo wiele, ponieważ utwierdziłam się w tym, że chyba już coś wiem.
I pod koniec roku, więc minęło chyba 8 miesięcy, ogłoszono u nas w Urzędzie Pracy, że są dotacje. Więc mąż mówi, słuchaj, to jest taka fajna dla ciebie informacja, bo jeżeli uda ci się dostać tą dotację, to znaczy, że to jest, wiesz, gdzieś tam znak z góry, że powinnaś to robić. I rzeczywiście powiem ci, że szłam troszkę jak na skazanie, bo tak się tego bałam. W ogóle uważałam, że to nie dla mnie, chociaż zdjęcia bardzo lubiłam. Bardzo lubiłam fotografować, tą interakcję z ludźmi. Ja jestem gaduła, otwarta na ludzi, też jestem spod znaku ryby, więc ja bez ludzi bym umarła po prostu. Więc było to też dla mnie takie trochę spełnienie marzeń, bo po pierwsze lubię rozmawiać, po drugie właśnie ta interakcja, po trzecie gdzieś tam cały czas mi przyświecało, że chciałabym w życiu robić to, na czym mi zależy. I poszłam rzeczywiście do tego Urzędu Pracy, dotację dostałam i się zaczęło. Także niedługo to trwało, tak jak mówię, 8 miesięcy i otworzyłam firmę. No, dotacja to jest na pewno dobra rzecz na start, żeby poczuć, że człowiek ma jakieś takie zaplecze finansowe, ale wiadomo, że sama dotacja nie wystarczy na to, żeby firmę prowadzić. Potrzebni są klienci. Skąd tych klientów brałaś na początku? Wiesz co, to też tutaj u mnie się tak zaczęło bardzo niewymuszenie. To oznacza tyle, że fotografowałam, oczywiście otworzyłam firmę i stwierdziłam, i pamiętam, wiesz, pamiętam moje słowa wtedy, że jeżeli ta firma będzie przynosiła mi przychodu około 1000 zł na tak zwane waciki, to będę zadowolona, dlatego że byłam wykładowcą, ta praca też mi odpowiadała i nie chciałam z niej zrezygnować, więc jakby miałam taki backup, wiesz, nie bałam Czyli się Czyli założenie tego, było takie, że firma to będzie taki przychód na boku. Tak, to będzie takie coś dodatkowego, wiesz, żebym się nie czuła też przymuszona i rzeczywiście gdzieś takie rozwiązanie na początku polecam, bo tak jak mówię, człowiek nie skacze na tą głęboką wodę, tylko ma jakieś z tyłu plecy, więc jest trochę spokojniejszy. Ale ponieważ ja lubię cały czas się rozwijać, więc tych zdjęć zaczęłam robić coraz więcej i poczta pantoflowa przyniosła mi kolejnych klientów. Od sąsiadów, poprzez znajomych właśnie sąsiadów, później moi przyjaciele gdzieś tam o mnie głosili dobre opinie, więc tak się to zaczęło kręcić. Powiem ci, efekt kuli śnieżnej, bo zaczęłam od właśnie 2, 3, 4 osób w miesiącu i nim się obejrzałam, było osób 3, 4, a nawet 5, czasem przez 2 dni. Więc bardzo szybko i bardzo się to rozpędzało, ale też zdaję sobie sprawę, że wpisałam się idealnie, wiesz, w całą sytuację tutaj w Polsce, z tego względu, że to był ten czas 6-7 lat temu, kiedy Facebook wchodził i zaczynała się pojawiać moda, wiesz, moda na zdjęcia, na fajne właśnie zdjęcia rodzinne i ja się bardzo dobrze w to wpisałam, bo tak jak mówię, i gdy zaczynałam, wiesz, gdy komukolwiek mówiłam o swoim pomyśle, że założę właśnie firmę fotograficzną, zacznę robić rodzinną zdjęcia, to powiem ci, że wszyscy patrzyli na mnie, jakbym po prostu z kosmosu przyleciała, bo Ale to nie było dlaczego? Modne. Wiesz dlaczego? Dlatego, że wtedy też bardzo spopularyzowały się smartfony i wydawało się, każdy ma aparat w kieszeni, tak. Więc po co miałby płacić fotografowi, okej, tam nie wiem, 30 lat temu, no to trzeba było iść do fotografa, żeby sobie zrobić zdjęcie, ale dzisiaj... Co to za wiesz, problem pstryknąć fotkę? Dokładnie, ale wiesz, w tamtych czasach jeszcze, to nie było aż tak dawno, ale pamiętasz, nie wiem, czy masz takie skojarzenia, ale ja często miałam, kim jest fotograf. I ja zawsze sobie wyobrażałam takiego pana, wiesz, ze statywem, z aparatem i on tak stoi, tak proszę się uśmiechnąć, tu jeszcze jakąś laleczką trzęsie i proszę się uśmiechnąć, więc... Ja byłam trochę innym fotografem, bo tak, bez studia, wiesz, zdjęcia robię w plenerze, każdy, ale jak w plenerze, przecież zimno jest, jak ty chcesz to robić? I pamiętam, że wróciłam, wiesz co, miałam takie spotkanie klasowe i tam rzeczywiście każdy z taką dozą trochę nieśmiałości mówił mi, Monika, chyba troszeczkę za daleko gdzieś tam marzeniami wybiegasz, bo to nigdy nie będzie u nas w Polsce modne. W Stanach, okej, może gdzieś tam za granicą, może jakaś bardziej rozwinięta Europa, ale nie tutaj, nie w Polsce. W Polsce każdy liczy gdzieś tam pieniądze i na pewno... Wiesz, zdjęcia nie są czymś ważnym w życiu, więc znaczy dla mnie są, ale na tamten czas dla nikogo jakoś nie stanowiły takiego górnolotnego celu, że rzeczywiście musimy chodzić raz do fotografa w roku, żeby mieć piękną pamiątkę. I pamiętam, że wróciłam z tego spotkania taka trochę przybita i mówię do męża, kurczę, czy ja na pewno dobrze robię. No ale jak powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Więc... A powiedz, ile na początku kosztowały twoje usługi? Bo mówiłaś, że to miał być taki przychód na boku, tych klientów przybywało, więc ile brałaś za taką sesję? Wiesz, teraz mnie słuchają właśnie moi kursanci, więc muszę się przyznać. Wiesz co, na samym początku brałam 250 zł za 30 zdjęć.
Aha. Czyli szłam w plener, przeważnie taka sesja trwała 2 godziny. Później, ponieważ nie miałam doświadczenia w obrabianiu tej sesji, więc obróbka tej sesji zajmowała mi często gęsto z jakieś 5 dni, więc tak naprawdę robiło nam się 6 dni roboczych i 250 zł tak, za 30 dni zdjęć, od tego zaczynałam, więc, ale uważam, że to też było dla mnie dobre, bo motywowało mnie do dalszej pracy. Mhm. A w którym momencie w takim razie tych klientów było na tyle dużo, tej pracy, zleceń było na tyle dużo, że stwierdziłaś, to jest ta chwila, że mogę odejść z etatu i mogę żyć tylko i wyłącznie z robienia zdjęć? Mhm. Powiem ci, że szybko się tak okazało, że muszę zrezygnować z pracy, ponieważ tak jak powiedziałam, moja córka się urodziła, więc ja byłam na urlopie macierzyńskim. I tak już budowałam sobie portfolio w czasie tego urlopu macierzyńskiego, więc tak naprawdę miałam co zaoferować swoim klientom. I powiem ci to, co wspomniałam o tym efekcie kuli śnieżnej, to bardzo szybko do mnie przyszło, że klienci bardzo mnie polecali, rzeczywiście się pojawili z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc. I tak naprawdę już po, żeby nie skłamać, gdzieś 7 miesiącach, jak funkcjonowała moja firma, już miałam zablokowane przynajmniej 3 miesiące do przodu. I rzeczywiście, ponieważ wiesz jaki jest, w biznesie oczywiście jakość usług się liczy, ale osobowość, to, że potrafisz się zaczarować ludźmi, ludźmi, dobrze powiedziałam, że potrafisz z nimi rozmawiać, też się czują przy tobie swobodnie, też dużo daje. A ponieważ u mnie to wychodzi jakoś naturalnie, więc tak naprawdę ludzie mając do wyboru różnych fotografów no name polecali mnie, bo rzeczywiście przy mnie czuli się jak przy sąsiadce bądź koleżance. I taka opinia też, ponieważ jestem z małego miasteczka, funkcjonowała tutaj w Jeleniej Górze. Więc dość szybko miałam tak, że miałam wszystko zabukowane. No i oczywiście w miarę zaczęłam podnosić cenę i doszłam do momentu, pamiętam 3 lata byłam już na rynku, doszłam do momentu 450 zł za bodajże 15 zdjęć. Tak. I to był ten poziom, wiesz co, ja ten poziom dość długo trzymałam. Z jakieś 2 lata na pewno na tym poziomie pracowałam, ponieważ nie wydawało mi się, że to jest okej, okay, tak? Że 450 zł za fajną pamiątkę dla rodziny to jest okej. Okay. Jakby w życiu do głowy by mi nie przyszło w pewnym momencie, że można chcieć więcej, bo wiesz, pojawia też ci się w głowie coś takiego, kurczę, robisz to, co lubisz, uwielbiasz właśnie swoją pracę, tak? A mówią, że jak uwielbiasz swoją pracę, tak naprawdę nic nie pracujesz, więc sobie też tak sama siebie kontrolowałam i mówiłam, kurczę, Monika, może byś chciała trochę więcej, ale jednak uspokój się, tak? Bądź zadowolona z tego, co masz i absolutnie nigdzie nie odwracaj się gdzieś tam za siebie, nie poszukuj czegoś, no bo to jest okej, okay, zwłaszcza, że jesteś z małej mieściny, tutaj ludzie zarabiają średnio na przykład 2000, no to kogo stać, żeby wydał troszeczkę więcej na te usługi? Zwłaszcza, że tak jak mówię, to nie jest chleb, który niezbędny jest ci do życia. I na tym poziomie byłam rzeczywiście, no tak jak mówię, 2 lata. Teraz było to dla mnie. A jak wyglądało okay. wtedy twoje życie, twoja praca? Ile tych, mówisz, że miałaś sesję na 3 miesiące do przodu, później jeszcze więcej, więc jak wyglądał twój tygodniowy rytm? Ile czasu poświęcałaś właśnie na sesję, na obróbkę zdjęć? Czy jak bardzo ten kalendarz był wypełniony? No bo można mieć wypełniony kalendarz 3 miesiące do przodu, robiąc jedną sesję w tygodniu, a można mieć wypełniony, robiąc ich dużo więcej. Dokładnie. Wiesz co, no właśnie tutaj dochodzimy do pewnego takiego punktu zwrotnego w mojej firmie, a to znaczy tyle, że kiedy przepracowałam rzeczywiście te 3 lata, doszłam do momentu, w którym, możesz mi nie uwierzyć, robiłam około 70 sesji miesięcznie. To jest bardzo dużo. Jeżeli kogoś zapytasz, tak, to każdy powie, że to jest dużo. I teraz powiem, na pewno nie było ich tyle dlatego, że chciałam, by przychody były większe, bo jakby pieniądze kogokolwiek zresztą, jeżeli zapytasz artystę jakiegokolwiek, czy mają pieniądze dla niego znaczenie, to każdy ci powie, no nie, przecież ja chcę robić coś, wiesz, z duszą, z pasją, dawać w to całego siebie. Więc rzeczywiście dla mnie też tak to wyglądało. Jakby nie obroty się tutaj liczyły, ale przede wszystkim rozwój. Czyli im więcej sesji zrobiłam, tym więcej się nauczyłam, wiesz, i parłam rzeczywiście na to, żeby jak najwięcej mieć, żeby tych sesji, żeby mieć jak najfajniejsze portfolio, jak najbardziej zróżnicowane. No i przede wszystkim to lubiłam, wiesz jak jest, no, ciężko się powstrzymać od czegoś, co się lubi. Tak. I
I rzeczywiście, ale dokładnie pamiętam, że to był czerwiec, ponieważ miałam wtedy tyle sesji. To był, a czerwiec, wiadomo, czerwiec, lipiec, sierpień dla fotografa jest bardzo dobrym okresem. Długi dzień, i super pogoda, słońce. Tak, długi dzień, wiesz, można przez cały dzień sesję robić, jak się już zna światło, to można robić. I rzeczywiście ja tak robiłam. I powiem Ci, doszłam do takiego momentu, tak naprawdę do ściany, która trochę mnie przeraziła. Bo nagle się okazało, że robię 70 sesji dziennie, miesięcznie, nic dla mnie nie istnieje, bo nie istniało, bo tak naprawdę fizycznie po prostu nie miałam na nic czasu. W tym też okresie urodziłam dwójkę dzieci, wybudowaliśmy z mężem dom, ja jedną firmę, za chwilę pojawił się pomysł może na drugą i tak naprawdę trochę doszłam do momentu, w którym usiadłam i sobie myślę, kurczę, czego ja tak naprawdę chcę od życia, bo okazuje się, że na nic nie mam czasu. Tak, ja cały czas pracuję, jestem cały czas w pracy, wiesz, chomik w kołowrotku, non stop, jedno się kończy, drugie się zaczyna. I mimo tego, że byłam bardzo zadowolona z efektów pracy, to gdzieś na innych podłożach i takich, wiesz, segmentach życiowych byłam po prostu totalnie nieszczęśliwa, bo nie miałam czasu na nic. I moje relacje gdzieś tam z przyjaciółmi też się trochę rozluźniły, nawet bardzo. Relacje z dziećmi, no wiadomo, przychodząc z pracy o godzinie 15 czy 16, często gęsto nawet 17, bo wiadomo, że światło trzeba wykorzystać w plenerze. Robiłam, co musiałam w domu, czyli sprzątanie, gotowanie, to co każda kobieta robi. I nagle o 20, wiesz, wielkie modlitwy do Boga, co by dzieci szybko zasnęły, bo dalej trzeba iść pracować. I rzeczywiście pracowałam po nocach i powiem Ci, ten stan trwał naprawdę tak kilka lat. Zresztą otwarcie na swoich szkoleniach mówię, że tak przez 4 lata ja spałam około 2,5-3 godziny dziennie. A ponieważ jestem tą matką, która trafiła na bardzo grzeczne egzemplarze dzieci, to one grzecznie spały, ja karmiłam często gęsto, wiesz, jedno przy piersi, drugie i tak. I też obrabiałam wtedy zdjęcia. Często zakładałam słuchawki, wiesz, na Skype'a i rozmawiałam z przyjaciółką, również fotografką, żeby nie zasnąć w nocy przy obróbce zdjęć. I tak to szło, tak to wyglądało. I przyszedł czerwiec, pamiętam, miałam sesję wtedy w plenerze i to była taka jedna z moich cięższych sesji, która też mnie nauczyła. Cięższych dlatego, że była absolutnie wspaniała oczywiście, ale gdzieś tam klient miał swoją wizję na tą sesję, ja miałam swoją, wiesz, tak nie do końca żeśmy się zgrali w tym i wtedy pamiętam, pojawiło się u mnie takie myślenie, że kurczę Monika, coś idzie nie tak, ty gdzieś popełniasz błąd, bo niby tyle pracujesz, tak naprawdę nic z tego nie ma, bo kogokolwiek zapytasz, to fotograf zawsze inwestuje, zawsze, w monitor, w obiektyw, w body, jeżeli chcesz być dobry, to musisz się rozwijać. Więc, a ponieważ jestem kobietą i tutaj warto wspomnieć, przecież nie wiem dlaczego tak jest, że my kobiety mamy straszną taką trudność w szerszym widzeniu. Takim, niby jesteśmy takie peryferyjne i myślimy o wszystkim, ale jeśli chodzi o biznes, bardzo skupiamy się na tym, co tu i teraz. I powiem Ci szczerze, że przez te wszystkie lata ja nie zrobiłam do tego momentu, do czerwca, nie zrobiłam takiego rekonesansu, wiesz, w swoim biznesie, ile ja wydaję, ile ja zarabiam, ile mi zostaje na rękę, w ogóle żadne koszty niepoliczone, żadne koszty, które jeszcze dochodziły, a nie były tak naprawdę nazwane. Chodzi mi tutaj o to, że też, wiesz, w własnej firmie byłam sekretarką, sprzątaczką, tak wiadomo, trzeba było studio posprzątać, też informatykiem, też specjalistką social media i ja nigdy tak naprawdę nie policzyłam. Zawsze mi się wydawało, że to jest normalne, tak, że no przecież normalne, ciągnę ten wózek za sobą i nie masz co narzekać. I tak przyszłam do domu i pamiętam, po tej czerwcowej sesji usiadłam i mówię do męża, coś jest nie tak, ja to wszystko źle robię. I to był ten moment, kiedy pojechałam właśnie na konsultację do mentora biznesowego, do Pawła Tkaczyka, do Wrocławia. Mąż mnie namówił na tę konsultację, dlatego że mnie się wydawało, że ja przecież wszystko wiem, firma jest, ważne, że się kręci, tak, że ona idzie do przodu, a reszta jakoś to tam będzie, jakoś sobie poukładam. I pamiętam, wiesz co, to taka akurat śmieszna historia, że zobaczyłam Pawła pierwszy raz u niego w biurze i opowiadam mu, wiesz, namiętnie, co ja tam robię w tej firmie, ile ja nie robię tak naprawdę i co się dzieje, że ja się tak rozwijam i wszystko fajnie, tylko że właśnie gdzieś tam moje życie leży odłogiem, tak, nie mam czasu właśnie na rodzinę, nie mam czasu na siebie, jestem coraz mniej kreatywna, coraz mniej wyspana, cały czas już byłam przeziębiona, wiesz, też nie kojarzymy tego, że jeżeli jesteś przeziębiony, to już organizm daje ci znać, że coś też nie halo, że trzeba się sobą zająć i przede wszystkim odpocząć i się wyspać. Bo jak to mówią, nie ma ludzi chorych psychicznie, są tylko niewyspani. Więc
Więc wiesz, ja tak opowiadam i sobie myślę, kurczę, on zaraz będzie współdzielił ze mną mój ból, tak? No bo zaraz mi okaże pewnie jakieś tutaj miłosierdzie i powie, wiem, poklepie po ramieniu. I nagle Paweł tak na mnie patrzy i mówi, no ale podnieś ceny. I pamiętam, gdy to powiedział, myślę sobie, no tak, no czego mogłam się spodziewać, wiesz, od faceta, tak? No on tylko ceny, pieniądze, ważne, żeby wszystko się, wiesz, kalkulowało. I sobie myślę, no ale gdzie tutaj dusza, gdzie jakby energia, tak? Gdzie moja miłość do fotografii? Przecież biznes dla większej ilości kobiet jest tym samym, co dziecko, wiesz, nie wolno go wypuścić z rąk. Kobiety są zbyt emocjonalnie związane ze swoimi biznesami, ja też taka byłam. I pamiętam, gdy to Paweł mi powiedział, trochę obrażona wyszłam od niego z biura i sobie pomyślałam, no to mi powiedział, tak? Ja tutaj się tyle uzewnętrzniłam, ale powiem ci, że te półtorej godziny, które jechałam do domu, wracałam, cały czas myślałam o tym i sobie myślę, kurczę, może to nie jest taki zły pomysł, tylko co teraz? Co ja mam teraz zrobić? Mogę to zrobić, ale jak się tego zabrać i od czego tak naprawdę zacząć? Tak, no to właśnie, to są bardzo dobre pytania, dlatego że to jest łatwo powiedzieć, podnieść ceny, ale kiedy trzeba to zrobić i pokazać klientom, że te ceny będą wyższe, no to od razu zapala się milion lampek ostrzegawczych w głowie, czy ci klienci to zaakceptują, czy się od ciebie nie odwrócą, czy nie zostaniesz zupełnie na lodzie, czy nie lepiej mieć wróbla w garści niż gołębia na dachu. Nie bałaś się tego wszystkiego, że to się źle skończy po prostu, taka zastosowanie takiej prostej rady? Teraz brzydko powiem, bałam się jak cholera, naprawdę. Aha. Bałam się, to było dla mnie to było równoznaczne z tym, że zamknę firmę, absolutnie. Aha. Ale wiesz co, bardziej bałam się tego, co się stanie, jeśli tego nie zrobię. Chyba ta myśl mnie pchała do przodu, dlatego że ja już widziałam, że jeżeli nic nie zmienię, wiesz, tak jak... mówił Albert Einstein, nie można robić czegoś tam tak samego, samo i oczekiwać innych, dokładnie. No nie ma czegoś takiego, więc bardzo się bałam tego, co się ze mną stanie, że jeżeli ja nie naprawię tej firmy, tak, jeżeli dalej będę stawiała jakby dobro swoich klientów przed swoim, bo w pewnym momencie może się okazać, że kurczę, już nie będę miała co naprawiać, bo po prostu mnie nie będzie. I rzeczywiście, bo się wykończę, tak, najnormalniej w świecie. I bałam się strasznie, ale wiesz co, zrobiłam sobie i to też teraz robię takie rzeczy, zrobiłam sobie taką fajną rozpiskę, co dzięki temu zyskam, tak, żeby to zobaczyć, żeby to napisać, żeby to zwizualizować sobie, co zyskam w momencie, kiedy podniosę te ceny. I rzeczywiście pierwsze, co mi wyskoczyło i co było dla mnie najcenniejsze, to był czas. I wtedy zdałam sobie tak sprawę, że ja nie sprzedaję, wiesz, talentu jakiegoś swojego, tak, swojej wizji, swojej koncepcji, ja głównie sprzedaję swój czas. I za ten czas powinnam brać takie pieniążki, żeby być zadowoloną, żeby mieć przede wszystkim tą kreatywność. Wiesz, jeżeli masz czas, no to jesteś bardziej kreatywny, tak? Poszukujesz czegoś dalej, rozwijasz się, przede wszystkim się rozwijasz, pojawiają się jakieś nowe pomysły. Dodatkowo twoje poczucie własnej wartości wzrasta, tak? No, no i teraz, ale jak to zrobić? No dobra, wiem, że muszę, tylko teraz jak? I powiem ci, że na tamten czas miałam wtedy jeden pakiet sesji, właśnie to, co ci powiedziałam, 450 zł za 15 zdjęć. A ponieważ ja jestem też taka, że lubię dawać wybór, uważam, że ludzie mając wybór, wiesz, między czymś a czymś i dokonując tego wyboru, też oni są tak bardziej przekonani do tego, że wybierają dobrze, no bo decyzja jest po ich stronie, tak, nie są zmuszeni przeze mnie, że macie jeden pakiet i musicie jeden pakiet sesji wybrać, tylko dajemy wybór. I od tego wyboru zaczęłam i zrobiłam to w ten sposób, że nie podniosłam ceny, bo 450 zł dalej zostało. Ale zostało 450 zł za 7 zdjęć, więc ukróciłam o połowę ilość zdjęć w tej sesji. Ale dałam drugi pakiet moim klientom, 650 za 20 zdjęć, więc automatem mogli sobie policzyć, tak? Wiadomo, klienci liczą. Więc często gęsto spotykałam się z takim właśnie odzewem, że ale Monika, ale ten pierwszy pakiet się nie opłaca, więc my naturalnie, że bierzemy ten drugi, czyli ten za 650. I powiem ci, że dzięki... I właśnie na taką konkluzję liczyłam. A ja liczyłam, dokładnie. Więc powiem ci, że często gęsto moi klienci, co zauważyłam i powiem ci, to było mega fajne, że oni wybierając to 650 byli tak zadowoleni, że zyskują jeszcze coś dodatkowego gratis, bo wiesz, muszą dodać tylko 200 zł, ale mają prawie tam 13 zdjęć więcej, tak? No niesamowita w ogóle okazja. Więc poczekałam chwilę i to 650 się już tak utarło. Już pamiętam, że to było 3-4 miesiące,
że utarło się, że jak się idzie do Serkowej, bo tak, taką mam też, tak, tak też mówią o mnie, że jak się idzie do Serkowej na sesję, no to jest warta 650 zł. I powiem Ci, przyszedł taki moment znowu, kiedy sesje już mi się na nowo blokowały do przodu i tak minimum tak 2-3 miesiące było już dla mnie informacją znowu, że okej, okay, znowu trzeba te ceny trochę podnieść, bo klienci cały czas dzwonili, cały czas. I kiedy już przyzwyczaili się moi klienci do 650, usunęłam ten pierwszy pułap, czy te 450, już żeśmy o tym zapomnieli, i było 650 i 650, znowu ta sama zasada, zmniejszyłam ilość zdjęć z 20 na 10 i wprowadziłam już 900, które dawało właśnie 20 zdjęć plus coś jeszcze, tak, plus dodatkowe na przykład album, bądź jakiś gratis, którym, albo obraz, który miał jakieś znaczenie też dla mojego klienta, czyli coś ekstra. I tak przez całe lata torowałam jakby swoje stanowisko i to, że ludzie się przyzwyczajali. Wiesz, nigdy, absolutnie nigdy nie polecam podnoszenia cen, bo mi się tak widzi i po prostu z dzisiaj 450 na 900, bo ja jestem tyle wart. No może się to trochę tak przeciwko Tobie obrócić, ponieważ często gęsto, nawet jak dałam ten pakiet, to powiem Ci, te dwie możliwości pakietu, to powiem Ci, że zdarzyło mi się aż dwa telefony, na szczęście nie więcej, ale dwa, kiedy ktoś mnie zapytał: Monika, ale co się stało? Czemu te ceny idą w górę? Coś takiego stało, więc ja wychodzę z założenia, że nie ma się co tłumaczyć absolutnie klientowi, no po prostu wszystko gdzieś tam wzrasta. No przecież my też jak jedziemy na stację paliw, nie podchodzimy do okienka i nie mówimy: no dzisiaj paliwo jest droższe. Dlaczego? Proszę mi wytłumaczyć. Więc nie tłumaczyłam się z tego, jakby przyjęłam to za oczywistość. I powiem Ci, że w tym pierwszym roku, kiedy byłam właśnie u Pawła, to w tym pierwszym roku podniosłam ceny, rok czasu mi to zajęło, podniosłam ceny z 450 właśnie tym sposobem, o którym mówiłam, do 1000 zł. I to był dla mnie niesamowity w ogóle progres, bo klienci, wiesz co, powiem też coś śmiesznego, kiedy przeszłam ten pierwszy etap z 450 na 650, wiesz co się okazało, że 50% klientów przyszło więcej. Wow. I do końca tego roku doszłam do takiego poziomu, że miałam zablokowane 8 miesięcy do przodu. I dla mnie to już było bardzo niebezpieczne, już wiedziałam, wiesz dlaczego, bo weszłam na inny poziom klienta. I rzeczywiście faktem jest, jak nieraz ludzie mówią, wiesz, odejdą ode mnie klienci, no co ja mam zrobić? Fakt, odejdą. Od razu pod tym się podpisuję dwoma rękoma, dlatego że ode mnie też odeszli. To jest okej, ale przyszli inni. Inni, którzy oczekiwali ode mnie też czegoś więcej i którzy po prostu, dla których zainwestowanie we mnie, czyli w Monikę Serek, było po prostu no ważnym celem w ich życiu, tak? Więc oni nie mieli jakichś rozterek. Także pogodziłam się z tym, ale właśnie widziałam tą drugą stronę medalu, że przyszli ci, którzy rzeczywiście, którym zależało dokładnie na mnie, na mojej marce, na moich zdjęciach, a nie na fotografie, który zrobi im po prostu jakąś sesję rodzinną. Tak sobie myślę, że umawianie sesji rodzinnych na 8 miesięcy do przodu to jest też trochę ryzykowne, bo to już nie jedna para się zdąży rozpaść w tym czasie. Płacili ci z góry, czy dopiero kiedy była sesja? Nie, wiesz co, ja właśnie mam taką zasadę, ponieważ nie wiem dlaczego tak jest, ale mam szczęście do ludzi i nigdy mi się nie zdarzyło, żeby, wiesz, ktoś mi tam dzień przed sesją odmówił i rzeczywiście mam dzień wolny. Nie, raczej ludzie, ponieważ tyle czekają, to rzeczywiście przygotowują się do tego. No problem pojawił się, wiesz, w sesji rodzinnej to jeszcze dla mnie takiego problemu nie było, ale w sesji ciążowej już jest. Bo ciążę, a ponieważ ja jestem znana z tego, że jestem fotografką ciążową też, czyli od sesji ciążowych i rzeczywiście z tego też zrobiłam pewną markę tak przez ostatnie dwa lata, że się w tym wypromowałam, że jestem w tym specjalistką. I wiesz, tu jest problem, bo tak naprawdę kiedyś moja klientka powiedziała mi taką fajną rzecz, że wiesz, Monika, już o tobie pogłoski takie chodzą, że jak się widzi na teście ciążowym dwie kreski, to trzeba do Serkowej dzwonić, bo już terminów nie będzie. Więc absolutnie wiadomo, że na takie już obłożenie w pewnym momencie no, trzeba odpowiedzieć i odpowiadam głównie ceną, bo muszę weryfikować tego klienta, bo ja jestem tylko jedna, a dzień wiadomo ile trwa i ile jest dni też roboczych w miesiącu, więc nie dałabym rady po prostu wykonać dla wszystkich sesji, więc ta cena dla mnie nigdy nie była, wiesz, takim celem samym w sobie, że ona musi rosnąć, bo musi. Nie, ona zawsze była dla mnie taką odpowiedzią na to, co się dzieje w mojej firmie i tak naprawdę na moje samopoczucie, na to, czy ja się rozwijam, czy tą firmę, wiesz, ciągnę do przodu. I ważne jest to, żeby ona cały czas szła do przodu, nigdy nie stała w miejscu, bo nie od tego ona jest, tak? Biznes zakładamy po to, żeby on ciebie utrzymywał, a nie odwrotnie. Więc zawsze parłam do przodu. I pojawił się
pewien problem, bo tak jak Ci powiedziałam, doszłam do 1000 zł i powiem Ci, że dla mnie to już była ta górna granica. Wiesz, już pamiętam, że mąż jak nieraz przychodził i pobąkiwał, no kiedy znowu podniesiesz te ceny, kiedy przecież widzisz, że klientów ciągle przybywa, to dla mnie już było to, wiesz, takim no naprawdę top of the top i sobie myślę, Boże, no nie mogę już więcej krzyknąć, bo po prostu poprzewracało mi się, tak? No ludzie na pewno będą mówić, że teraz to już mi się poprzewracało w głowie i teraz to już na pewno zwariowałam. No ale właśnie zdarzyło się w moim życiu coś, co niestety to wymusiło. Aha. Czyli? Wiesz co, czyli pewnie tak jak u niektórych, przewartościowało mi się życie w momencie pojawienia się choroby u mnie. I to było tak 1,5 roku temu, kiedy, wiesz, ja już właśnie taka zadowolona z poczuciem właśnie takiej wartości wielkiej i z tym, że moja firma przyszła do przodu, przygotowywałam się, wiesz co, do takiego tournée swoich warsztatów fotograficznych i w momencie, kiedy już za tydzień miały się odbyć te warsztaty, trafiłam do swojego lekarza, bo z jakimś tam bólem pleców i nagle się okazało, że ten ból pleców to nie taki zwykły ból, że coś się zagnieździło gdzieś tam w mojej śledzionie, co nie powinno tam być. I nagle okazało się, że natychmiast muszę po prostu jechać do szpitala i że muszą to usunąć. I pamiętam, wiesz co, po prostu nie wiem, czy ktoś przeżył taką sytuację, ale to jest tak tragiczne w pewnym momencie i komiczne i tragiczne trochę, bo gdy usłyszałam diagnozę, to wstałam i mówię, okej, teraz muszę to. Teraz sprawdzę kalendarz, to przecież ja dam radę, przecież jestem kobietą. Wiesz, kobiety to trochę wielbłądy, wszystko dźwigną. I sobie myślę, kurczę, no dzieci urodziłam, firmę zrobiłam, dom wybudowałam, to co ja nie dźwignę sobie takiego tematu, przecież zrobię to w momencie, wrócę do szpitala, ale w momencie, kiedy jakby zamknę będzie mi pasowało, sprawy, tak? Tak, dokładnie, wiesz, ja tutaj jestem panią swojego losu, wiesz jak jest. I nagle się okazuje, że nie do końca. I rzeczywiście zdałam sobie z tego sprawę w momencie, kiedy mój lekarz chyba widząc, że nie może ze mną porozmawiać normalnie, bo ja jakby nie przyjmowałam tej diagnozy, zadzwonił po mojego męża, który notabene był blisko. I kiedy zobaczyłam mojego męża i jego minę, gdy słuchał tego, co lekarz do niego mówi, to chyba wtedy coś we mnie pękło. I jakby poddałam się, skuliłam jak taki trochę mały kotek i pozwoliłam się zawieźć do szpitala. I wspominam ten czas, wiesz co, jak niezłe wakacje, wbrew pozorom. Dlatego, że ten, kto trafił do szpitala kiedykolwiek, to wie, jak wszystko ci odchodzi. Jak nagle nic nie ma znaczenia, wiesz. I jesteś w tym szpitalu ze swoim mężem, ze swoimi dziećmi i myślisz sobie, kurde, klienci nie mają dla mnie w tej chwili znaczenia, tak? Moja firma też nieważne. Ważne jest to, co teraz ze mną będzie. I powiem Ci, że w momencie, kiedy przyszedł lekarz wieczorem i mówi, Pani Moniko, no już musimy jechać na stół, czy się Pani zgadza właśnie na usunięcie śledziony i tak dalej, i tak dalej. Wszystko mi to mówi, ja tak w tym momencie trochę wyszłam ze swojego ciała i zaczęłam słuchać tego, co on do mnie mówił i sobie myślę, no toś się Monika teraz popisała. No to teraz to w ogóle dałaś czadu, tak? Że tak powiem, oddawałaś, wiesz, 6 lat, bo to tak 6, może 5 było, 5 lat dla obcych ludzi, dla klientów, którzy są absolutnie mega ważni, ale nie są ważniejsi od Ciebie. I oddawałaś wszystko i teraz nagle może się okazać, że się po prostu nie obudzisz. I co z tym czasem, który zabrałaś swoim dzieciom, wiesz, swojemu mężowi? No kto teraz za te 40 zł na przykład za godzinę, które mi tam kiedyś wychodziło, kto Ci to teraz odda? Od kogo możesz to teraz odkupić? I pamiętam, że jak jechałam na tą operację, i tak widziałam tylko, wiesz, sufit w szpitalu, a to było bardzo późno, bo to przed 22. Pamiętam, napisałam SMS-a do mojego brata, a ponieważ jestem z nim bardzo związana, napisałam, Paweł, gdybym się, nie daj Bóg, nie obudziła, zajmij się moim mężem, moimi dziećmi, wiesz, znajdź mojemu mężowi jakąś fajną żonę, a moim dzieciom fajną mamę. A mój brat napisał, nie ma tak prosto, pamiętam, odpisał w sekundę, nie ma tak prosto, jeszcze trochę marzeń i kasy musisz zarobić i marzeń spełnić. Więc tak trochę prześmiewczo, ale pamiętam, że rozbawił mnie tym i kiedy jechałam właśnie na tą salę, pomyślałam sobie, okej, Monika, musisz zawrzeć jakiś pakt z Bogiem. I taki pakt zawarłam rzeczywiście, pomyślałam sobie, że kurczę, jeżeli się z tego wykaraskam, to absolutnie zrobię wszystko, ale naprawdę wszystko, żeby postawić tą firmę na nogi w taki sposób, żeby rzeczywiście mogła utrzymywać moją rodzinę i dawać im trochę lepsze życie i lepsze możliwości. Ale trochę bardziej w zgodzie ze mną, z moim organizmem. No i się obudziłam. Udało się, obudziłam się po operacji i rzeczywiście powiem Ci, że zaczęłam to wprowadzać od razu, jak tylko wróciłam do domu.
dla każdego z nas, który prowadzi własną firmę, ten okres takiego, wiesz, nic nie robienia jest absolutnie tragiczny. Ponieważ ja cały czas byłam w tym pędzie i, wiesz, robiłam dużo rzeczy, to bardzo ciężko mi było jakby wyhamować trochę. Ale ten czas był dla mnie niezbędny do tego, żeby przemyśleć, żeby zrobić jakieś nowe, taki tak naprawdę rekonesans, żeby zrobić jakąś nową rozpiskę co do mojego biznesu i przewartościować życie na nowo, bo to o to życie się rozbija. I przewartościowałam i rzeczywiście zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę żyjemy nie dla pracy, tylko praca jest po to, żebyśmy mogli lepiej żyć. Więc pisałam, ponieważ dla mnie taką, wiesz, największą zasadą jest to, że musisz spisać wszystko, co masz w głowie, jeżeli chcesz to zrealizować, bo nie napisane nie ma znaczenia, zawsze mój mąż mi to powtarza. I spisałam, się tego trzymałam i pamiętałam, że ten na górze czuwa nade mną i cały czas gdzieś tam, wiesz, pstryknie mnie. I też tak podeszłam do tej całej sytuacji w taki też sposób, że to było dla mnie takie pstryknięcie, żebym się obudziła. Żebym się w końcu obudziła i zaczęła realizować trochę swoje cele. Inaczej. I tak, kiedy wróciłam do pracy po tym wszystkim, a uwierz mi, że to był okres w moim domu, kiedy 3 miesiące siedziałam po operacji w domu, nie mogłam się tak naprawdę oddać pracy już w ogóle przez tę chwilę, to był taki moment, kiedy pomyślałam sobie, kurde, ale czy ja będę miała gdzie wrócić? Wiesz, bo przecież to jest, wiesz jak jest, to są usługi, no ludzie szybko zapominają, ludzie ci nie przywiązują aż tak bardzo. I sobie myślę, kurczę, ja teraz nic nie robię, ludzie robią, wiesz, nie zaglądałam na Facebooka, bo się bałam, że jak zobaczę, że ktoś gdzieś się tam rozwija, czy moja konkurencja, czy coś, to będzie mi tak przykro. I rzeczywiście dałam sobie taki trochę odpust i stwierdziłam, okej, co ma być, to będzie, po prostu przyjmiesz to. A że też jestem taką osobą, że uważam, że życie jest za krótkie, żeby robić tylko jedną rzecz. To sobie myślę, kurczę, poradzisz sobie, Monika, no nie to, co coś innego. I dasz radę. I rzeczywiście wróciłam. Po 3 miesiącach się okazało, że moi klienci dalej czekali, ale wtedy, kiedy wróciłam, z dnia na dzień podniosłam ceny właśnie z tego 1000 na 1500. Ustaliłam pewne zasady ważne dla mnie, w których to pracuję od godziny 8 do godziny 15, absolutnie po 15 nie mam możliwości pójścia do pracy, bo wiesz jak to jest, we własnej firmie zawsze jest coś do zrobienia, tak? Zawsze. Tak. Wyniosłam biuro też z domu, bo miałam biuro w domu, absolutnie odradzam. Wyniosłam biuro z domu, dlatego że jednak nasz umysł potrzebuje, wiesz, tego momentu, w którym przekręcasz klucze i wracasz do swojego jakby gniazda, tak? Do swoich dzieci, do swojego męża. Więc wypisałam bardzo ważne cele i zadania, które muszę zrealizować. I przede wszystkim usunęłam Facebooka z telefonu, to też główna taka moja fajna zasada. I nie mam tego na telefonie, w ogóle tak mi się świetnie żyje teraz bez tego i wszystkim zawsze mówię, że słuchaj, to jest taka smycz, więc absolutnie nie jest ci to potrzebne, nawet jak prowadzisz firmę. I wiesz, to często słyszę, ale klienci piszą, ale oni piszą o 22. Ja mówię, no tak, ale ty masz otwarte od 8 do 15 i tego się trzymaj. Wiesz, trochę dzisiaj już nas nauczono, że dziś zamawiasz buty, jutro już je masz, tak? I przecież wszystko powinno być tak szybko. Ale zdałam sobie sprawę, że w budowaniu marki, wiesz, wizerunku marki, też znaczenie ma taka niedostępność. Też jest fajne, wiesz jak to jest. Jak masz wszystko od razu, tak podane na tacy, ja zawsze się śmieję, że zbudowanie marki z własną firmą i z klientami jest troszkę tak jak z mężczyzną, bo im bardziej on o ciebie zabiega i tak nie do końca może cię mieć za pierwszym razem, to jest, wiesz, lepsze i przekłada się później. Twoja wartość rośnie, tak. Tak, twoja wartość rośnie i to później przekłada się na lepsze relacje na przyszłość, tak? Bo ja nigdy nie patrzyłam tak krótkofalowo, że okej, dzisiaj mam klienta, dzisiaj zarobię, wiesz. Nie, nigdy tak nie patrzyłam. Zawsze starałam się tą relację budować dalej i stąd też moja marka ma taką opinię właśnie, że ja nie dam się kupić i to też jest fajne, wiesz, bo ja nie pracuję głównie dla pieniędzy, pracuję dla moich klientów oczywiście i daję im to, co najpiękniejsze, ale na przykład moi klienci mają taką zasadę, ja mam taką zasadę, której nie przekroczę absolutnie, że sprzedam z sesji tylko i wyłącznie 20 zdjęć. I zawsze klienci mówią, ale my chcemy więcej, pragniemy więcej. Ja mówię, ale nie jest wam to potrzebne. Przyjdźcie, kochani, na jesień na przykład. Zrobimy coś jeszcze piękniejszego, ale wy musicie mieć top of the top, a nie żebym ja na dziś dzień zarzuciła wam 100 zdjęć z sesji, tak, i wy przez kolejne lata się u mnie nie pojawicie, bo to nie o to chodzi. Fajny biznes jest wtedy, kiedy możesz z tymi ludźmi się spotykać, wiesz, cyklicznie, w jakichś fajnych momentach i rzeczywiście dla nich robić jakąś pamiątkę, a nie tak na dziś dzień. A co widzę, że jest często gęsto, wiesz, takim problemem u nas przedsiębiorców, że widzimy dzisiejszy dzień, a nie przyszłość. Mhm.
Wow, no naprawdę historia taka, że słuchałem z gęsią skórką. Powiedziałaś o tych paru zmianach, które wprowadziłaś, o tym, że wyprowadziłaś firmę z domu, że podniosłaś ceny z dnia na dzień plus 50%. Dzisiaj te ceny są jeszcze wyższe, no bo cennik tak. jest na twojej stronie internetowej, on jest publicznie dostępny, masz 4 sesje rodzinne w cenach od 2 do 5,5 tysiąca złotych, jeżeli to jest sesja wyjazdowa plus koszty dojazdu, no bo to jeszcze tak. też zależy, gdzie tak. trzeba dojechać. Gdzie jest górna granica? Myślisz, że te ceny mogą ciągle rosnąć tak w nieskończoność, czy gdzieś czujesz, że jest taka kwota, której po prostu nie da się przekroczyć za taką sesję? Wiesz co, powiem ci tak, tak naprawdę moje ceny wynikają z tego, co obserwuję na rynku, tak, i z mojego kalendarza, bo na dzień dzisiejszy nie mam terminów na 2018 rok, a mamy który? Początek stycznia, więc no nie mam i wiesz, i nie chcę się jakby spotykać z taką frustracją też moich klientów, że właśnie kobieta jeszcze nie jest w ciąży, a już wie, że się na tą sesję ciążową nie dostanie w 2018 roku, więc to troszeczkę tutaj znowu nam się rozjechało. Więc na pewno kolejnym krokiem będzie znów podniesienie tej ceny. Czy jest górna granica? Na pewno. Na pewno ona jest. Jeszcze jej nie zbadałam. Aha. Dlatego, że powiem ci szczerze, że w pewnych środowiskach i kręgach moich klientów zrobienie dobrej sesji i zrobienie sesji u kogoś znanego jest naprawdę nadrzędnym celem. Już nie tyle dla nich jest ważne jedzenie i jakby utrzymanie, co to, żeby rzeczywiście gdzieś tą sesję zrobić. Dlaczego? No, żyjemy w takich czasach, a nie innych, że rzeczywiście to też o statusie twoim świadczy, tak? Że jeżeli dodasz sobie na Facebooka zdjęcia wykonane przez fotografa, który rzeczywiście ma markę, no to też jest to, podbudowuje też tą twoją wartość. I na tę chwilę, wiesz co, na pewno te ceny jeszcze trochę mogą wzrosnąć. Jeżeli dojdę do takiego momentu, że będę miała zabukowane 2 miesiące do przodu albo miesiąc, to wtedy mogę się do ciebie odezwać i powiedzieć, do jakiego momentu doszłam i myślę, że to będzie rzeczywiście już ta górna, wiesz, granica. Na razie jeszcze moich klientów stać, jeszcze są, głównie mam takich, którzy rzeczywiście szanują swój czas i chcą, żebym to ja przyjechała do nich i jeżdżę po całej Polsce i wykonuję sesję i widzę, że to jest produkt, który oni chcą i jakby nie żałują na to swoich funduszy. A powiedz, na ile wysokie ceny pomagają budować markę? Dlatego, że często patrzy się na jakość właśnie przez pryzmat ceny. No mamy wszyscy jako klienci takie założenie, że jeżeli coś dużo kosztuje, to ta cena się nie wzięła z kosmosu. Coś musi za nią stać. Więc tak. Na ile ty czujesz, że ta cena też pomaga ci budować siłę twojej marki? Wiesz co, uważam, że wysokość ceny jest bardzo ważna. Bardzo, bardzo, bardzo istotna w budowaniu wizerunku marki. Oczywiście ona nie musi, nie każdy fotograf w Polsce musi mieć ceny na poziomie 2000, ale jeżeli masz na poziomie 200, 300, 400 zł dziś, to uwierz mi, że gdybym ja szukała fotografa dla swojej rodziny i zadzwoniłabym do takiej osoby i dowiedziała, mimo tego, że ma ładne zdjęcia i dowiedziała się, że jest to 400 zł, pierwsze co bym pomyślała automatycznie, że jest to dziewczyna, która robi na pewno sesję w jakiejś piwnicy i nie oddaje podatków. Jest tutaj podejrzany, wiesz, to jest mniej więcej podobnie jak z takim najnowszym Mercedesem na Allegro, tak? Wchodzisz na Allegro, na licytację, szukasz jakiegoś fajnego auta i nagle wyskakuje ci najnowszy Mercedes za 20 tysięcy. Okazja. No kupisz? Wiadomo, że nie kupisz, bo przecież wiadomo, że gdzieś tutaj jest jakiś szwindel, tak? Więc uważam, że ta cena powinna być adekwatna do jakości usług, które masz. I to też się ładnie wiąże z tym, co wcześniej powiedziałam, że wiesz, w momencie, kiedy miałam 450 zł za sesję, ja naprawdę ładne zdjęcia robiłam parę lat temu. Naprawdę ładne i jestem z nich mega dumna. Ale w momencie, kiedy dałam 600 zł, okazało się, że więcej klientów było w stanie mi zaufać. Wiesz, jakby zdjęcia się nie zmieniły, tak? Ich poziom się nie zmienił w trakcie tej zmiany ceny. Ale już moim klientom dało to znak, że okej, ona weszła trochę na większy poziom cenowy i jest dla mnie bardziej wiarygodna. Tak? Więc uważam, że te ceny rzeczywiście powinny być, powinny iść za jakością usług, nie powinny być zaniżane. I czasem to podnoszenie cen pomoże ci właśnie w budowaniu takiej swojej marki, bo tak jak mówię, ktoś, kto jest w stanie wydać na twoją sesję dużo, on patrzy przez pryzmat cen. Tak? To samo tyczy się, gdy słucham na przykład jakichś szkoleń innych fotografów na przykład, którzy szkolą z biznesu. I gdy słucham takiej osoby, to pierwsze co robię, automatycznie pierwsze co robię, to wchodzę na cennik. Jeżeli widzę, że cennik jest na poziomie 500 zł, to z całym szacunkiem mam wrażenie, że te osoby nie wiedzą, o czym mówią. Wiesz, o co chodzi.
Tak, troszkę to weryfikuje ich wiedzę, tak? No bo pewnie mają jakieś doświadczenie, ale ja też wiem, z czym mała wiedza, z czym mała cena się wiąże, tak? Z brakiem poczucia własnej wartości, z brakiem takiej wiary w siebie, w to, że mój produkt rzeczywiście na to zasługuje. Bo częste pytanie u moich tam koleżanek czy kursantek jest takie: Monika, ale kiedy poczułaś ten moment, że jesteś już gotowa na podniesienie cen? Od razu mówię, takiego momentu nie ma. Absolutnie. Takiego momentu nie ma. Sama go musisz wyznaczyć i sama musisz patrzeć, co się dzieje na rynku. Bo wiesz, w podnoszeniu cen jest fajne to, że tutaj zawsze zyskujesz. Tak naprawdę. Zawsze, absolutnie zawsze zyskujesz. I to jest dla mnie w ogóle mega fajne, bo... No chyba, że przesadzisz i biznes ci się posypie, bo klienci uciekną. No chyba, że. Ale właśnie to o tym już mówiłam, że wiesz, że nie można sobie tak po prostu podnieść dzisiaj 50%, bo tak uważam. Tak. Tylko robić to, wiesz, jakby etapami, przyzwyczajać klienta. I też tak naprawdę u mnie to podnoszenie cen zawsze było z czymś związane. To oznacza tyle, że z jakimiś fajnymi, wiesz, projektami. Na przykład w 2015 roku stwierdziłam, że sesje ciążowe będą moją taką wizytówką i zaczęłam w to bardziej inwestować. Robiłam projekty sama dla siebie bezpłatne po to, żeby klientom pokazać coś nowego, coś niesamowitego, wiesz, stworzę zdjęcie jedno na milion. I nagle te ceny mogły pójść, bo proponowałam im coś jeszcze, tak? Czyli jakąś właśnie nową o to ideę. Chciałem dopytać. Przepraszam, że wejdę słowo, ale na początku, kiedy mówiłaś o tej podwyżce z 450 na 650, powiedziałaś, że tam był zawsze jakiś dodatek, coś, co rekompensowało tę wyższą cenę. Czy ciągle stosujesz tę zasadę i ciągle jak robisz podwyżkę, to tam pojawiają się w ramach sesji jakieś tego rodzaju bonusy? Wiesz co, nie. To na samym początku jednak funkcjonowało i dawało, wiesz... Przyznam się szczerze, że to trochę dawało mi taki spokój ducha, wiesz, jak dawałam, tak uspokajałam swoje sumienie, że ja coś może robię, nie daj Boże, złego, bo wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to jest dobre i że samo dobro z tego wyjdzie, no ale wiadomo, no, u nas straszne lęki się pojawiają, kiedy mamy już zrobić ten krok, ale ponieważ nadrzędną moją zasadą jest zawsze bój się i rób, trudno, no skacz na ten ocean, zobaczymy, co to przyniesie, ale właśnie w inteligentny sposób, więc na dziś dzień, podnosząc ceny, raczej nie proponuję już dodatku, ale proponuję nową wizję. I jakąś nową ideę, i jakiś nowy styl. Na przykład teraz też ostatnio podniosłam właśnie ceny, bodajże pod koniec roku 2017, ale już z rokiem 2018, już też pod koniec 2017 już robiłam nowe projekty i teraz weszłam w fotografię ciążową, ale studyjną, czego jeszcze nigdy nie było u mnie na stronie. Zupełnie jakąś taką bardziej górnolotną i trafiłam też w gusta trochę innych klientów, troszkę inny jakby obszar klientów uderzyłam. Ale to też dało moim klientom takie poczucie, okej, ona się rozwija, wiesz, daje coś nowego, ona, jej nie można dogonić, ona ciągle do przodu i mają takie poczucie, kurczę, nie idę właśnie, nie płacę jej te 2000 za coś, co było, wiesz, lata temu, tylko widzę, że ona cały czas coś daje nam nowego, więc idziemy teraz do niej, bo za chwilę znowu będzie coś, a teraz idziemy, skorzystamy na tym i będziemy mieli coś więcej niż ci, co byli pół roku wcześniej. Wiesz? Jasne. Więc zawsze uważam, że to powinno się gdzieś tam przenikać, nie? Wiadomo, rozwijać. No, my jesteśmy artystami i usługi też powinny się rozwijać z każdym jakimś tam etapem w firmie. Ale tak mówię, w każdym razie moi klienci zawsze są mimo wszystko gdzieś tam na boku, że tak powiem, dopieszczeni pięknymi właśnie albumami, wiesz, pięknym produktem gotowym, który dostają. Bo tutaj też to, w czym oddaję sesję, jak ją oddaję, kim ja tak naprawdę jestem w tej firmie i na kogo jakby jak oni mnie też postrzegają, ma ogromne znaczenie. Powiedziałaś, że w tych szczytowych momentach dobijałaś do 70 sesji miesięcznie. Ile sesji robisz teraz miesięcznie? Wiesz co, teraz robię 10. Wow, no to znacząca różnica jakościowa. Tak, teraz robię 10. I wiesz jakości co? Życia, tak. Tak, właśnie, jakości życia. To jest takie fajne, bo przede wszystkim pracuję w takim systemie, wiesz, kiedyś robiłam te sesje i tak naprawdę, gdy miałam tych 70 czy tam 50 nieraz, też sesji, łatwo też przeliczyć, wiesz, ile miesiąc ma dni roboczych, więc kto będzie chciał, to sobie przeliczy, jak to wygląda, ale wtedy moje życie trochę wyglądało, wiesz, jak takie szamotanie się ryby w sieci, której nadrzędnym celem jest tylko i wyłącznie nie umrzeć. I wtedy to moje życie tak wyglądało. Na dzień dzisiejszy wygląda właśnie inaczej. To 10 sesji miesięcznie daje mi po pierwsze właśnie dochód, jaki oczekuję, bo rzeczywiście nie muszę jakby bardzo, bardzo, bardzo się starać, chociaż i tak to robię. Ale po drugie daje mi niezbędny czas do wymyślenia czegoś fajnego dla moich klientów.
i za to byłam w stanie zapłacić. Więc ja dzięki temu, że mam wysokie ceny, kupuję tak naprawdę swój czas, tak? Mimo wszystko. I teraz mam taki fajny system pracy, wiesz, bo kiedyś jak pracowałam, to robiłam sesję, robiłam, później w nocy siadałam, obrabiałam. Dziś wygląda to inaczej, dziś robię sesję na przykład we wtorek, dwa kolejne dni robocze mam wolne po to, żeby obrobić tą sesję i mieć ją już gotową i wtedy z czystą głową mogę wejść jakby w sesję innego klienta, tak, i poświęcić mu się, wiesz, tak całościowo, bez gdzieś tam nalotów z tyłu, że Jezu, jeszcze to mnie goni, jeszcze tyle spraw niedopiętych. Dzisiaj stawiam właśnie na taką jakość, na spokój, przede wszystkim na spokój ducha, bo wiem, czym to grozi, wiesz, wiem, czym stres może się stać w naszym życiu i w naszym organizmie, więc już tego nie chcę, już jestem bardziej świadoma, nauczyłam się i tego też, wiesz, staram się uczyć moje dzieci. I od samego początku powiem Ci, że tak śmiesznie, ponieważ zawsze zadaję moim dzieciom pytanie, kto lubi Ciebie najbardziej? I moja córka zawsze mówi, ja siebie lubię najbardziej. Ja mówię, fantastycznie, nie ma nic absolutnie lepszego, bo od tej wiary w siebie się zaczyna. Także to jest takie, wiesz, fajne. Także dzisiaj mam 10 sesji, wiesz, 10 sesji miesięcznie. Moim marzeniem, powiem Ci, jest dojście do 5, dlatego, aha, że chciałabym zainwestować siebie w coś też innego, w jakieś inne aktywności. To zaraz do tego przejdziemy, natomiast jeszcze jedna rzecz. Czy ciągle jesteś w swojej firmie wszystkim tak jak kiedyś, czy stoi za tobą już jakiś nawet niewielki, ale zespół, że to już ty jesteś twarzą, ale tak naprawdę są inni ludzie, którzy pomagają ci wszystko ogarnąć? Wiesz co, no jeszcze nie. Jeszcze, znaczy na dzień dzisiejszy mam asystentkę, która rzeczywiście odbiera telefony i umawia sesję. Wiesz, to jest też takie fajne dla mnie rozwiązanie, ponieważ nie z każdym mam czas rozmawiać, wiesz, nie zabiera mi to właśnie czasu. Więc jest moja asystentka. Mam teraz kamerzystę, który też pomaga mi przygotowywać różne projekty i fajne filmy do mnie na stronę, żeby rzeczywiście ta rozpoznawalność marki była coraz większa, bo w to też brniemy. Ale mam w zamiarze zatrudnić jeszcze dwie osoby w tym roku i tak właśnie czuję, wiesz co, w kościach, bo w tym roku kończę 35 lat i czuję w kościach, że ten 2018 będzie dla mnie właśnie takim fajnym rokiem, dlatego że już jestem bardziej świadoma i świadomie prowadzę swoją firmę i dziś już dopiero po tylu latach wiem, czego bym chciała i jak bym chciała, żeby ta moja firma wyglądała, więc planuję zatrudnić dwie osoby. Jedną, i tutaj pewnie wszystkich zaskoczę, będzie to grafik, dlatego że potrzebuję pomocy niestety w postprodukcji. Oczywiście będę sprawdzała wszystko pod swoim okiem, ale to też mi pozwoli zaoszczędzić czas, bym mogła właśnie zainwestować w siebie w coś innego. I jeszcze jedną osobę, na razie potrzebuję po prostu takiej asystentki do sesji, tak? Która będzie mi pomagała przy sesjach, przy szykowaniu, bo ja często jestem po prostu urobiona po same pachy, że tak powiem, dlatego że ja uważam siebie za artystę, wiesz, jak ja mam zrobić zdjęcie piękne, to ja idę do lasu, muszę się ubrudzić, muszę się obłocić i rzeczywiście czuć całą sobą, że stworzyłam dane zdjęcie i do tego też czasem potrzebuję, żeby ktoś mi coś tam podtrzymał, wiesz, sprzęt jest bardzo ciężki, ja dzisiaj już nie mam takiej siły jak kiedyś i też mam, tak jak powiedziałam, też trochę więcej świadomości, więc potrzebuję i ten zespół chcę stworzyć, ale w 2018, ale myślę, że to jest możliwe jak najbardziej. Mm-hmm. Tak czy inaczej, to ty ciągle trzymasz aparat i stoisz za obiektywem i doba ciągle ma 24 godziny. Ty mimo podnoszenia cen gdzieś no, musisz dojść do jakiegoś pułapu, że nie będziesz w stanie zrobić sama więcej. Jaki masz pomysł na to, żeby ten biznes skalować? Bo powiedziałaś też, że teraz myślisz o tym biznesie świadomie i właśnie chcesz rozwijać coś innego. Jaki masz pomysł na to, żeby poza tym, co robisz w tej chwili, jeszcze dać tej firmie jakieś być może nowe kierunki rozwoju? No właśnie, ta skalowalność jest dla mnie bardzo ważna, bo nagle się okazuje, że ten dochód mam stały, tak? Już więcej nie da się, no po prostu nie da się, a też ja nie chcę akurat czerpać tylko i wyłącznie z kanału sesji jakby tych zarobków i tego przychodu, więc na dzień dzisiejszy mam takie dwa dodatkowe jakby rozwiązania. Jedno to są właśnie szkolenia i biznesowe, i fotograficzne, które to są takie strzały większego jakby obrotu, tak? No bo wiadomo, że szkolenia fotograficzne głównie trochę kosztują, a ponieważ znam się na tym i jestem w tym dobra, więc mogę przekazać, myślę, fajną wiedzę. Więc to jest, zawsze sobie bukuję takie jedne warsztaty w miesiącu i to jest dla mnie wystarczające. Ale drugim takim kanałem jest druga firma, którą stworzyłam lata chyba dwa temu. I ona rzeczywiście już na dzień dzisiejszy też bardzo dobrze prosperuje.
I musiałam właśnie podzielić tą swoją aktywność i trochę w Monika Serek Fotografii i druga firma Lemon & Pearl Design. Jest to firma, która zajmuje się tworzeniem rzeczy do sesji, czyli takich gadżetów. Mam tutaj na myśli do sesji noworodkowych, mam tutaj na myśli opaski, ciuszki takie malutkie dla newbornów, wiesz, jakieś drewniane akcesoria. I to, ponieważ zawsze uważałam, że jeżeli stworzysz w swoim życiu fajną markę, chociaż jedną, to ona będzie w stanie, wiesz, pociągnąć za sobą coś innego. I to Monika Serek Fotografii bardzo mi pomogło, żebym wyszła z tą drugą firmą do ludzi. I postanowiliśmy postawić na rynek amerykański, żeby sprzedawać to nie w Polsce, ale rzeczywiście tam na Amerykę, Australię. I dzięki temu, że napisałam do koleżanek po fachu, które notabene mnie może wcześniej nie znały albo znały, napisałam do koleżanek, czy nie chciałyby z nami współpracować, że właśnie jestem Monika Serek Fotografii, mogą zobaczyć moją stronę, czy nie chciałyby wejść we współpracę. I to było świetne zagranie z mojej strony i to absolutnie przyniosło nam bardzo wiele dobrego, dlatego że firma się rozwinęła i na dzień dzisiejszy, nie chwaląc się, a może trochę się chwaląc, współpracujemy z najlepszymi fotografami i najbardziej rozpoznawalnymi nazwiskami fotograficznymi na całym świecie. I to jest po prostu niesamowity mój sukces i też jestem pionierką, bo wymyśliłam taką fajną poduszkę do pozycjonowania dzieci, którą notabene opatentowałam i też ją sprzedajemy i bardzo dużo fotografów na świecie nagrywało właśnie filmy z tą poduszką i mówiło, że to jest coś niesamowitego, bo wiesz, kto dla fotografa fajne akcesoria wymyśli? No inny fotograf. Tak, no poza tym ty masz jednak też wykształcenie techniczne poniekąd, tak, więc to też pewnie tak gdzieś się przydaje. Tak, tak. I powiem ci, no właśnie i tak naprawdę, przecież to na dzień dzisiejszy, może to jest śmieszne, ale na dzień dzisiejszy rzeczywiście Lemon & Pearl jest tym takim głównym biznesem, o którym mało kto wie tutaj w Polsce, ale jest to główne, dlatego że on daje mi to utrzymanie, które ja potrzebuję. A Monika Serek Fotografii rozwija się bardzo dobrze i daje bardzo dobre obroty, ale to jest jakby wypełnienie mojej duszy. Wiesz, na dzień dzisiejszy się to troszeczkę przewartościowało, ale gdybym miała się utrzymać tylko z Monika Serek Fotografii, to też jest okej. Okay. Aha. Myślę, że niejedna osoba słuchając tego, o czym mówisz, pomyśli sobie, też bym tak chciał. Też czuję, że nie biorę tyle pieniędzy, ile jestem wart, ale, no i tutaj pojawia się cały szereg różnego rodzaju wytłumaczeń, ale być może jestem jeszcze za krótko na rynku, ale nic takiego się w moim życiu nie wydarzyło szczególnego, co by przewartościowało mi to myślenie, ale być może na przykład konkurencja zaniża ceny i ja w tej sytuacji nie za bardzo mogę je podnieść. Co byś doradziła takim ludziom? Wiesz co, na samym początku bym powiedziała, że trzeba patrzeć przede wszystkim na siebie. Absolutnie nie na żadną konkurencję, nie na nikogo z boku, dlatego że ja, uwierz mi, gdybym patrzyła na swoją konkurencję, która wtedy, gdy podnosiłam najwięcej swoje ceny, ona, konkurencja dalej pozostała na poziomie, od którego ja zaczynałam, więc gdybym na to patrzyła, to by mnie bardzo ograniczyło. Wiesz, ten lęk by się potęgował, tak? Z każdym kolejnym moim działaniem on by po prostu potęgował i w pewnym momencie pewnie bym się wycofała. Bo tak jak powiedziałam, nawet ostatnio spróbowałam sprawdzać ceny gdzieś tam na rynku właśnie w fotografii dziecięcej w Polsce. No i rzeczywiście okazało się, że ja jestem tym takim no, najwyżej jakby usytuowanym, co absolutnie no, jest dla mnie dumą, ale nie jest właśnie celem samym sobie, absolutnie nigdy tak nie było, nigdy tak nie będzie. W każdym razie wiem, że nie zrobiłabym tego, nie podniosłabym tych cen, gdybym patrzyła na wszystkich z boku. Absolutnie, bo ja wiem, po ile dziewczyny czasem wchodząc na rynek sprzedają sesję, jest to 150 zł, wiesz, 200, więc przy takim porównaniu wychodzi, że ewidentnie coś mi się w głowie pomieszało, że po prostu coś takiego zrobiłam i pewnie gdzieś tam taką opinię mam, ale absolutnie mnie to nie przyjmuje się tym, co sobie ludzie myślą, dlatego że ktoś jak mnie pozna osobiście, to będzie wiedział o co tutaj chodzi. Natomiast co bym powiedziała takiej osobie? Powiedziałabym, że właśnie przy podnoszeniu cen świadomym i takim fajnie przemyślanym zawsze zyskujesz, absolutnie zawsze zyskujesz. Tutaj nie ma się czego bać. Dlaczego? Właśnie zyskujesz ten czas, niesamowity czas, który jest ci potrzebny do tego, żeby się rozwijać. Bo jeżeli będziesz zajechany, tak, w tym kołowrotku, o którym mówiliśmy wcześniej, to ty nigdy nie pojawi ci się jakby pomysł na coś nowego, na coś fajnego, na coś, co wprowadzi właśnie twoją firmę na wyższy etap. Więc zwłaszcza w usługach, gdzie usługi, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale wymuszają pewnego rodzaju taką wolność. One wymuszają. Wolność w takim, jeżeli człowiek, który dokonuje jakiejś usługi, jest wolny wewnętrznie,
czyli tak nieprzymuszony do czegoś, to on jest bardziej kreatywny. I teraz podnosząc ceny, właśnie zyskujemy czas na kreatywność, zyskujemy poczucie własnej wartości, bo wiadomo, już tyle, fajnie. Zyskujemy niesamowite poczucie spełnienia, no bo już mnie na coś stać, tak? Założyłem własną firmę, więc ta firma zaczyna mnie utrzymywać, stać mnie na wakacje z rodziną. Więzi rodzinne też się poprawiają, bo masz więcej czasu, więcej pieniędzy, które możesz przeznaczyć na fajne aktywności rodzinne. Więc dużo jest tych rzeczy, bardziej rozpoznawalna twoja marka, bo cena wpływa na rozpoznawalność marki, o czym też mówiliśmy. Dodatkowo stawiasz się niejako trochę tak przed linią w stosunku do twojej konkurencji. Mówisz, tutaj jestem, ja jestem droższy, we mnie warto zainwestować, we mnie warto jakby właśnie zaufać, tak? Bo ja wam dam coś, czego oni nie mają. Możesz oczywiście zobaczyć też to na mojej stronie, w rekomendacjach i tak dalej, i tak dalej. Ludzie też, wiesz, ludzie bardziej doceniają dany produkt, jak więcej za niego zapłacą. No wiesz, jak jest. No więc to ma znaczenie. Więc tutaj naprawdę wygrywasz. Bo co się może stać? Ktoś mi może powiedzieć, no dobra, a jak nie przyjdą? A jak ci klienci nie przyjdą? Albo na przykład zrezygnują. Zawsze, ale to zawsze masz możliwość zrobienia promocji. Tak? Jakiejś okazji. Jakiegoś fajnego eventu, który i tak przyprowadzi ludzi do ciebie. A jeżeli zostaniesz na tym samym poziomie, no to właśnie to, co powiedzieliśmy, tak, jak robisz coś tak samo, wciąż tak samo i w ten sam sposób, no nie oczekuj, że coś się zmieni. Przecież naprawdę żyjemy w takim świecie, że dzisiaj no nikt nie przyjdzie do ciebie. No wiesz, to tak jak Marek, jakbyś ty przyszedł do mnie i powiedział, słuchaj Monika, ale twoje zdjęcia są takie fajne, przez co uważam, że zasłużyłaś na 2,5 tysiąca, a nie jednak 2. No nikt nie ma co oczekiwać, że klient ciebie doceni, tak, i przyjdzie i powie... Słuchaj, dam ci trochę więcej, bo tak widzę, że potrzebujesz. No nie, musisz sam powiedzieć ludziom, słuchajcie, jestem tego wart. I to jest szkoła. I powiem ci, to jest niesamowita szkoła, ale tak jak mówię, trzeba w siebie uwierzyć i trzeba iść do przodu, bo ja uważam, że w życiu nic nie bierze się z niczego, wiesz. I wszystko ma swoją jakąś tam przyczynę i zawsze się temu przyglądam. Więc uważam, że ceny, ale dobrze przemyślane, czyli cały ten mechanizm podnoszenia cen, on musi być dobrze przemyślany, rozpisany, żebyś nie zapomniał, żebyś nie popełnił właśnie takiego najważniejszego błędu, a najważniejszy błąd to jest taki, kiedy podnosimy te ceny 50% do góry i sobie myślimy, okej, niech się dzieje wola Boga, tak? No nie, to tak nie działa. Możemy je podnieść, ale za tym zawsze coś musi stać. Zawsze coś dodatkowego albo dla klienta, albo właśnie tak skonstruowana oferta cenowa, żeby ten klient, mimo tego, że myśli, że sam podejmuje decyzję, idzie dokładnie tą drogą, którą dla niego utorowałeś. Tak? Bardzo, bardzo mądre słowa. Bardzo ci dziękuję. To była naprawdę duża przyjemność z tobą rozmawiać. Ja również. Bardzo dziękuję. Chcesz dodać swój komentarz albo posłuchać innych odcinków? Zajrzyj na maławielkafirma.pl.